Julka, powiedz mi, jak podobała ci się chyba klasy pierwszej E? Bardzo mi się podobała, ale trochę krótka. I właśnie też jest spełniona. Powiedz mi, który aktor zbudził w tobie największe? Zdecydowanie nasz projekt Antymoty Genialny. Bardzo podziwiam Narcyza, wspaniała rola, naprawdę. Dla mnie to jest jeden z głównych pretendentów na debiut. Tak? Zapłacę $1 milion, tylko proszę, dajcie mi Kamila Bardaka. Proszę, 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 proszę. I książę gej, książę gej. Nie, no myślę, że była bardzo spokojna. Całą wytrzymałam, dostałam. Powiedz mi, gdzie podoba się szkoła klasy pierwszej. Wydaje mi się, że scena i na wysokości zadania i szło o wiele lepiej niż na próbach. Sądzę, że film ich naprawdę nie ma potencjał i jestem naprawdę bardzo z nich zadowolona po prostu, bo to była dobra robota i bardzo było wielkiego wysiłku. Wydaje mi się, że całkiem fajnie przedstawili te realia właśnie tuż przed drugą wojną światową. Dosyć wiernie też film odzorowali, bo akurat miałem okazję go oglądać. Może momentami trochę się przypuszczało, ale ogólnie zrobił dobrze to. No uważam, że była dobra. Oceniam ją pozytywnie. Nie pierwszy raz widziałem, Janku, tą sztukę i muszę ci powiedzieć, że w porównaniu do prób, tego co widziałem i z tego co się spodziewałem, wypadli bardzo dobrze. Bardzo mi się podobało. Rozumiem, czy któryś aktor był szczególnie dobry według ciebie? Uważam, że nie pamiętam jak się nazywa kolega z Brudką, który grał oficjalnie. Myślę, że perfekcyjnie zagrał swoją rolę, naprawdę mi się podobało. Wczuł się i było widać, że naprawdę przeżywa. To w sumie trudno powiedzieć. Myślę, że każdy z nich tak naprawdę debiutował na scenie i sądzę, że role były tak dobrane, że każdy z nich mógł pokazać się od najlepszej strony. Nie wiem, naprawdę trudno jest mi wybierać. Sądzę, że wszyscy trzej spisali się naprawdę świetnie. Nie podoba mi się ta klasa drugiej C. Nie będę oszukiwał, nie będę zgrywał się, nie będę robił miłej, fajnej lauki. W następnej sztuce powiem, nie podobała mi się ta sztuka. Rozumiem, to nie podobało ci się szczególnie? To, że bezwzględnie zżynali widziałem ten film oczywiście. Widać było, że sceny są pozbawione twórczej analizy, twórczego opracowania i są zamknięte prosto z filmu. Piotrku, powiedz mi, jak podobała się sztuka trzeciego Matwizu? Bardzo fajnie. W sensie podobało mi się, że w tym roku odeszli od tej koncepcji swojej zeszłorocznej poważnego Tango Muerte, tylko dali tak na spontanie i... Nie wiem, o co ci chodzi, w zeszłym roku gramy w tej sztuce, była znakomita. Znaczy była fajna, tylko w festiwalu raczej chodzi o ten luz, tak? Pewnie. Trzeci Matwiz zrobił na mnie świetne wrażenie. No i, że tak powiem, najbardziej przekonuje mnie nazwisko Pochorecki w tym zestawie obsady. Alam Aleikum, brother. Powiedz mi, jak próbowała się sztuka Matwizu? Alam Saleikum, bracie. Sztuka, tak. Aleikum salam, tak, Wojtek! Aleikum salam, salam aleikum. Tak dalej. Ja to po tej sztuce mam ochotę na gołąbki, to na pewno. Od mamusi? Od mamusi oczywiście. Innych nie jadam. Moja ciocia akurat robi lepsze niż mama, ale to może... Ale rodzinne. Nie puszczajmy tego, bo mama się obrazi. No ja nie do końca jestem biały, więc mi się podobało, chociaż powinienem chyba być nie do końca zachwycony, ale super. Ta sztuka była udana. Rozumiemy, co za tego telewizji. Nie... Masz mieć gwiazdą, tak jak z przyjaciół z kocami i Konor Kuszawski. Masz, powiedz mi, czy postawa polska taka, czy ci uważasz, że to jest prawda? Czy masz podobne zdanie o Polakach? Czy prawda? Nie wiem, ale funkcjonuje ten dowcip w społeczeństwie, jest świadomość społeczeństwa i dobrze, że został przeniesiony na scenę, bo cały czas bawi. Powiedz mi, czy wyobrażałeś sobie podobnie sułtana? Tak, dokładnie tak przedstawili na scenie. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Marcin. Może był najlepszy? Czarny. Czarny. Dziękuję bardzo. Co się rzadko? Panie profesorze! O nie! Panie profesorze, niech pan mi powie, jak klasa namówiła pana do wystąpienia w sztuce? Nie powiedziałem, się zgadzam. Garza? Jeden, zero. Zero. Czyli... Może uda mi się tą kiełbasę wycyganić, co? Ira, powiedz mi, jak próbowała się sztuka klasy trzeciej D. Sorry, I don't understand your language. Should I can mama femit? Słucha? Mama femit. Kto według ciebie był najlepszy? Ana, nie rozumiem polski, nie. Daniel, powiedz mi, która postać najbardziej zapamiętałeś oprócz profesora Pochorowskiego? Muszę przyznać, że postać super Żyda. Schalu moje serce. A Stefan, uważasz, że reprezentuje nasze uczucie narodowe? Wszystkie? Rzeczywiście, odnalazłem wiele wspólnego z nim, nawet ze swoją postacią, muszę przyznać. Także zostało zrobione to rzeczywiście z dużym kunsztem i wyczuciem. Mateusz Rabiński, tak. Dziękuję bardzo. Może nam to duża sztuka. Prawda. Tylko ci ruchy, te gesty rękami, tak? Tak. Dokładnie, dziękuję bardzo. Rozumiem pan, że liczy pan na nagrodę? Oczywiście. Panie profesorze, niech pan mi powie,
Czy tajemnicą dobrego rządzenia jest gra w FIFA? Czy to prawda? No, jak najbardziej. No. Która liga obecnie? Niestety słaba. Słaba. Trzecia chyba. Druga. A druga, w tą nową czy w tą starą? Nową, nie mam nowej. A w starą byłem w pierwszej. W starej też byłem w pierwszej, walczyłem o mistrzostwo. Dziękuję panu bardzo. Ada, powiedz mi, jak próbowała ci sztuka humanów? Ja w zeszłym roku mówiłam po sztuce humanów, że zakładam fan klub Rudego i jestem cały czas tego samego zdania i nadal uwielbiam go. Bardzo mi się podobało, po prostu uśmiałam się do rozpuku i to była taka super sztuka, że mam wrażenie, że druga klasa ma szansę na Grand Prix. I bardzo, bardzo mi się podoba to, że to była taka sztuka z prawdziwego zdarzenia, że komizm nie opierał się wyłącznie na gagach, cześć te maski, ale przede wszystkim na komizmie sytuacyjnym, jakimś tam słownym. Słuchajcie, jak gdybyście jeszcze mieli wymienić jakiegoś aktora, który według was zagrał najlepiej? No na pewno Matylda, no i Szmytek, no. Matylda Gacek. Ja myślę, że nie da się wymienić, bo wszyscy byli naprawdę świetni. I to jest tak uznana klasa. Super graj, naprawdę, najlepsza. Mam się sztuka klasy drugiej B? Tak. Tak. Czy mógłbym poprosić o nieco bardziej rozwiniętą wypowiedź? W zasadzie tak. Ja ją widziałem. Uważasz, że mają szansę na duże Grand Prix? Tak, ponieważ wybrałeś sobie taki scenariusz, gdzie humor nie jest archaiczny i naprawdę śmieszył. No zobaczymy resztę sztuk. Trochę nie umiem na razie nic powiedzieć. Pierwsza chyba komedia, która postawiła na taki komizm prawdziwy, taki komizm teatralny, a nie na gagi i tak dalej. No to przed chwilą słuchałam Dunina, który powiedział, że to była pierwsza sztuka na tym festiwalu. No, bywa. Sztuka klasy trzeciej A bardzo nam się podobała, ponieważ poruszała taką no, dość niebanalną, ciekawą sprawę. I myślę, że klasa przedstawiła ten problem w bardzo interesujący sposób i na pewno ta sztuka daje dużo do myślenia. Tak, ale jest również bardzo trudna, więc jakby duże uznania dla klasy, której? Trzeciej A. Myślę, że była bardzo ładnie odegrana, to znaczy poziom aktorski uważam, że był z mojego punktu widzenia na bardzo dobrym poziomie i tutaj gratuluję klasie trzeciej A i tym czwórce wspaniałych aktorów właśnie takiej sztuki, bo myślę, że lepiej trudne byłoby ją zagrać. Bardziej sceptycznie podchodzę do tej sztuki. Nie było dla mnie to jakąś niesamowitą rewelacją. Niestety jak w pewnym momencie myślałem, że naprawdę fabuła na tyle się rozwinie, że zacznie mi to imponować, ale nie doczekałem się jakichś niesamowitych zwrotów akcji, ani fabuła nie zbudowała na tyle napięcia, żeby mnie zaskoczyć. Wiesz co, fajnie zagrana była, po prostu ja lubię czasem takie sztuki z głębszym, wiesz, takim z drugim dnem, znaczy no takie głębsze, że trzeba porozkminiać. No, była wyborna. Była wyborna, wręcz bawiłem się pysznie, naprawdę. Była to miła zmiana nastroju po dosyć radosnej sztuce klasy drugiej B. Przenieśliśmy się, prawda, w takie realia ciemnej strony Nowego Jorku. Według was, który aktor wybijał się poziomem w tym przedstawieniu? Nasz drogi policjant przejawiał jakieś może iskierki talentu, ale główna osoba według mnie, która się tak może odznaczyła, może dobrze nawet, pozytywnie w moim odbiorze, no bo nasz ten główny bezdomny z taką stojącą czapką. Aczkolwiek ja uważam, że aktorzy spełnili swoje zadanie bardzo dobrze, także miło się to, znaczy miło, o ile można powiedzieć, że taką sztukę się miło ogląda.